tej poczekalni najpiękniejsze dziewczyny naszego województwa i całej Polski czekają na werdykt oraz na wejście do pokoju eliminacyjnego. Porozmawiamy z nimi. Cześć dziewczyny, czekacie na werdykt, czy byłyście już w pokoju? Byłyśmy tylko jedne z pierwszych, ja miałam numer 5, a ona 6. I jakie wrażenia, jakie były pytania, czy było trudno? Pytania były różne, na przykład czy mam chłopaka, ale zadała je pani. Pytania o podróże, o hobby generalnie, o znajomość języków obcych, musiałam powiedzieć coś po angielsku. Generalnie pozytywnie. Wydaje mi się, że jakoś mi poszło. No. Nie było najgorzej. Myślałam, że będzie trochę gorzej. No. Koleżanka również była. I powiedzcie tak szczerze, czy w związku z tym konkursem, kiedy teraz czekacie, już ten stres opadł, czy przed werdyktem te emocje dopiero narastają? Moim zdaniem najgorsze było, szczerze mówiąc, wejście tam i zmierzenie się z jurorami. To jest moja opinia. Szczególnie jak już dziewczyny wychodziły i mówiły, że jejku, pytali ją o to. No więc to było już takie bardzo stresujące, bo żadna z nas nie miała tych samych pytań. Jedyne pytanie, które się powtarzało, to co byś zrobiła, gdybyś była Miss Polonia. No ale to powiedzmy standardowe pytanie na tego typu konkursach. Natomiast na przykład u mnie padły pytania typu, czy jestem za transplantologią, albo na przykład, czy nie wiem, jestem za eutanazją, bądź przeciwko. I co o tym myślę? Może też ze względu na moje zainteresowania to tak wyglądało. Aczkolwiek pytania były dziwne i zaskakujące jednocześnie. Także duża naturalność musiała być i każda dziewczyna, która pisała w swoich ankietach zainteresowania, powinna to robić przemyślanie, ponieważ to było weryfikowane jednak. Dziewczyny właśnie czekają, aby wejść do tego pokoju. Są emocje? Bardzo, bardzo duże. Ja już na szczęście wyszłam, także już ten stres opadł. A reszta czeka. Mówi im, żeby się nie martwiły, bo jest okej. Na pewno nie są to stresujące rozmowy aż tak bardzo. Wyglądają dosyć luźnie. Także stresik jest, ale delikatny. Przed nami jeszcze kolejny etap. Stroje kąpielowe. Tak, to czego najbardziej nie lubią wszystkie dziewczyny startujące w konkursach Miss. A dlaczego? Dlaczego? Ponieważ no, jest to w pewien sposób ekspozycja siebie, no i to może być stresujące. Nie tak. Da ukryć wszystkich wad, jeśli się je ma. Poddawanym ocenie, to każdy mankament jest wyłapywany i to jest stresujące. Krępująca sytuacja troszeczkę, ale damy radę. Czyli z tych wszystkich etapów dzisiaj, który według was jest najtrudniejszy? Rozmowa? Ten kolejny występ w strojach kąpielowych, tak jak sądzicie, czy... Według mnie rozmowa, gdyż na wiadomo nie spodziewamy się pytań, nie wiemy jakie są. Czyli jednak nie stroje. Nie. Kolej na mnie, muszę przeprosić. Ja to wiedziałam, rozmowa jest najważniejsza. Na pytanie pani jest okej. Wiedziałam, że jestem za bardzo zainteresowana. Właśnie udało się, prawda? Oj, Jezu, znowu coś. No nie wiem, czy się udało. Stres, dużo pytań. Jakie pytania? Trudne pytania? No pytali o ten mój wolontariat. Zawsze wszyscy o to pytają, a ja muszę odpowiadać. No pytali o studia i chyba nie zapunktowałam, bo spytali się mnie o najpiękniejsze miasto, miejsce w Polsce, jakie mi się podoba. A tutaj Łódź, a ty powiedziałaś, no i ja właśnie powiedziałam, że Kraków mój jest teraz piękniejszy od Łodzi. I to był błąd. Ale odpowiedzi mają być szczere, prawda? A nie jakieś, jak zobaczyłam... Proszę.